Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest wcześnie rano, jesteśmy na Starorzeczu Warty. Jest bardzo płytki zbiornik, w związku z tym musimy się zachowywać bardzo cicho, żeby nie stąpać za głośno, nie mówić za głośno, nie hałasować, bo wszystkie te rzeczy płoszą ryby. Dzisiaj będziemy łowić wzdręgi, duże wzdręgi, być może trafią się liny. Będziemy łowić odległościówką, dlatego krok po kroku będę starał się pokazać, w jaki sposób zachować się, w jaki sposób nęcić i łowić na takiej właśnie wodzie. Zatem zaczynamy. Bardzo dobra zanęta na duże ryby, Lorpio Brim Yellow. To wszystko może ładnie fruwać do góry, w związku z tym robię to na jedną chwilę przed ułowieniem. Całe przygotowanie zanęty, do tego dodatek, który kochają wszystkie duże ryby, a jest brasem Carmel Marcela van Denne, ale nie za dużo, o, powiedzmy tyle. I to doskonale pachnie, za chwilę to się troszeczkę przesuszy, także to będzie zanęta, która opadnie na dno i lekko będzie się unosić do góry. Mam przygotowane też nietypowe kastery, połowa tonących, połowa pływających. Tu jest bardzo płytko, także one będą chodzić góra, dół, góra, dół. To generalnie przede wszystkim chodzi o te wzdręgi. Mam też trzy pudełka czerwonych robaków, które za chwilę potnę. Jedno do łowienia, dwa do pocięcia. No i w końcu kukurydzę, gdyby psociły nam się te malutkie wzdrążki. Tutaj co prawda nie ma ich zbyt wielu, ale gdyby się pojawiły, to wtedy kukurydza jest tą selektywną przynętą, którą będziemy oddzielać duże ryby od małych. Robaki przed pocięciem warto odciąć z tego całego bałaganu. Powinniśmy to zrobić w jakimś pojemniku, ale wrzucimy tak, to też nic się nie dzieje. Tutaj takie fajne, grube kawały. Okej. Odcedzimy kastery. Kasterów możemy dać trochę więcej, bo tutaj one na pewno będą wybierane. I ostatnia rzecz, kukurydza. Można, można. I teraz będziemy mieli problem. Teraz dużo sprzętu, mało talentu. Jak to działa? Stając życie, chyba tak. No, chyba nie. Chyba nie. O! Mamy to. Nasza zanęta jest gotowa, mieszamy. Ok. I zrobimy parę kulek.
już potem nie będziemy donęcać, dlatego wylepię to wszystko, 10 sztuk. I myślę, że to w zupełności wystarczy. Dobra, gotowe. Okej. Wybierzemy sobie miejsce. Tu będzie. Okej. Mam odległościówkę, bardzo delikatny zestaw. W międzyczasie ustawiłem grunt, tutaj jest około 80 cm wody. I co ważne, przy łowieniu na tak płytkiej wodzie trzeba rzucić dużo dalej i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 obrotów korbką po to, żeby naciągnąć delikatnie spławik, żeby on nie opadał w to miejsce, w którym będziemy łowić, żeby nie robić tam hałasu, tylko zarzucamy dalej, robimy, ja akurat robię 9 obrotów korbką i spokojnie wciągam ten zestaw w pole łowienia. Spławik ustawiony, w związku z tym spróbujemy wrzucić naszą zanętę. Tu jest ślisko, zaraz bym pojechał jak małysz. Nie łowię zbyt daleko, więc można to wrzucić ręką. Wrzuciłem przy brzegu kawałek tej zanęty, małą kuleczkę. Zobaczcie, jak to pięknie pracuje. Ta zanęta nie jest w pełni domoczona. Tam daleko nie jest dużo głębiej, w związku z tym ta praca jest prawie taka sama. Ok, mamy zarzucone i czekamy. Zawsze na początku przychodzi trochę tych małych ryb, w związku z tym na początku warto zacząć na większą przynętę. Ja tutaj rozpocząłem od kukurydzy. Miałem przed chwilą jedno branie, jakąś rybę spiąłem pod brzegiem, chyba małego lina, no ale trzeba w ciszy i spokoju czekać na następną. O, mamy pierwszą rybę. Pięknie walczy. Na dnie jest trochę gałęzi, w związku z tym trzeba tą rybę prowadzić dosyć wysoko, ale śliczna wzdręga. Piękna ryba.
Fantastyczna wzręga, złowiona na kukurydze. Coś pięknego. Chyba mamy lina. Piękny linek. Drugi dzisiaj. Jednego miałem, ale przy samym brzegu wbił mi się w to zielsko. Fantastyczna ryba. Obranie. O, nie mała. Tak.
już prawie chciałem kończyć, ale mamy jeszcze jedna golina. Mam bardzo mały haczyk. Nie jest jakiś wielkolud, ale o, jedziemy z nim. Pięk. Piękna rybka. W jaki sposób mamy przygotowany zestaw? Zacznijmy od haczyka. Haczyk Owner 50-340. W sumie ja go używam prawie wszędzie, kiedy łowię na odległościówkę. Tutaj w zależności od tego, czy łowię na kastera, czy łowię na kukurydzę, to będzie albo 16, albo 14, na pojedynczego kastera nawet 18. Na dwa kastery powiedzmy, że 16, jeżeli zakładam ziarno kukurydzy, rozmiar 14. Krótki, bardzo krótki przypon, 15-centymetrowy. Chodzi o to, że jak to wszystko opada, to wzręgi biorą z opadu. Żeby to było szybko widoczne, że ryba chwyciła, ja mam to widzieć od razu na spławiku. To mi gwarantuje ten właśnie krótki, 15-centymetrowy przypon. Dalej jest krętlik i tutaj, co ważne, mam trzy śruciny numer 8. Dokładnie z tego samego powodu. W momencie, kiedy ryba chwyci, spławik wystaje na tyle, że to jest bardzo dobrze widoczne, a wystaje tyle, ile podniesie ryba ołowiu. W związku z tym trzy śruciny. Potem długo, długo, długo nic i spławik. Ustawione mam to w ten sposób, że jeżeli zestaw opadnie do dna, haczyk i 5 cm przyponu spoczywają na dnie. Natomiast spławik. Spławik wyważony mam mniej więcej do połowy tej antenki. Tutaj powodem jest kukurydza. W momencie, kiedy zakładam kukurydzę, wtedy ten spławik jeszcze lekko dochodzi i w efekcie wystaje 2-3 mm antenki. To jest bardzo dobrze widoczne. W szczególności ma to znaczenie przy linach. One biorą bardzo delikatnie, duszą tą antenkę, zanim się zdecydują ją całkiem utopić. Natomiast przy wzdręgach większość brań to są albo wystawki, albo gwałtowne wjazdy. Także tutaj to obciążenie nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ważne, żeby to w miarę swobodnie opadało. Spławik 3-gramowy, on się nazywa Kraluzo Control Match. 3 gramy najlżejszy. Te 3 gramy to już tak był dzisiaj problem, żeby te liny chciały to wciągnąć. 2-3,5 grama to by był spławik pewnie tutaj optymalny, no ale zarzucić 1,5 czy 2-gramowym spławikiem to nie sposób. Rano jak ta pogoda była fajna, bezwietrzna, to rzeczywiście szło tym fajnie rzucać. Natomiast później, kiedy przyszła fala, tak jak teraz widzicie za mną, no to już był kłopot, żeby dorzucić tam, gdzie chciałem, a ja musiałem rzucić dużo dalej, bo jak już wspomniałem wcześniej, zarzucałem dalej i potem cicho, powoli naciągałem ten zestaw na nęcone miejsce i to gwarantowało, że plusk nie straszył ryb. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o średnicach żyłek. Tu jest bardzo czysta woda, wręcz krystalicznie czysta woda, w związku z tym miałem przypon 0,10. I pomimo, że ten kołowrotek był stosunkowo dobrze ustawiony, on bardzo ładnie reagował, odpuszczał żyłkę, to tak straciłem 2 przypony przy nagłych atakach. Właściwie 3, ale ten trzeci to tutaj na płotkę uderzył mi szczupak i po prostu ja holowałem płotkę i ten szczupak uderzył w trakcie tego holu, no i zerwał mi jeden przypon. Natomiast 2 liny pojechały z przyponem. 0,10 nie wytrzymywał. Żyłka główna 0,14. Dlaczego aż tak cienko? Nie dlatego, że bałbym się o jej wytrzymałość, ale dlatego, że grubszą żyłką nie byłbym w stanie zarzucić tak lekkiego spławika. W związku z tym 0,14. Czym ten spławik jest cięższy, tym ta żyłka może być oczywiście grubsza. Generalnie całą zanętę wrzuciłem na początek, tam było około 10 kul, to też pokazywałem i potem jedynie wszczeliwałem troszeczkę ziaren kukurydzy, 2 razy próbowałem białymi robakami, natomiast tutaj doskonale było widać tą selektywną rolę
kukurydzy. W momencie, kiedy na haczyk wędrowała kukurydza, miałem te wzdręgi większe, trafiały się liny, natomiast jak tylko założyłem na haczyk białego robaka, zaraz pojawiały się małe wzdręgi, małe płotki. W związku z tym przy takiej mieszance, przy takiej zupie rybnej, ta selektywna przynęta, pomimo że jest zimno, gdzie jeszcze ryby powinny brać tylko przynęty zwierzęce, ta kukurydza dawała naprawdę większe ryby. Zakończyliśmy nasze łowy. Mamy kilka płotek. Te płotki może nie największe, ale naprawdę fajne, ale generalnie brały wzdręgi. Od takich małych, ale trafiła się jedna naprawdę piękna. Tato ma pod 30 cm. O, tutaj kolejna też ładna. Śliczna płotka. Ale najważniejszą atrakcją dzisiejszego dnia były liny. Złowiłem ich 4. Dwa niestety się urwały. Piękne ryby. O. Wszystkie wróciły do środowiska. Woda PZW. Można, trzeba się troszeczkę postarać. No i chyba trzeba było mieć trochę szczęścia, bo tutaj szczęście na wodach PZW jest rzeczą najważniejszą. Cała reszta to są rzeczy drugorzędne. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszego kanału. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Możecie zrobić to tutaj i teraz, klikając w kółko z moim zdjęciem w prawym górnym rogu. Klikając w kwadratowe zdjęcie w prawym dolnym rogu, przejdziecie do naszego sklepu internetowego Leszcz.eu. Zakupy w naszym sklepie są najlepszą formą wsparcia naszego kanału, za co z góry dziękuję.